Sprzęt medyczny oraz środki ochronne wartości 400 tysięcy złotych przekazał w piątek Szpitalowi Miejskiemu w Częstochowie prezes firmy X.com Michał Świerczewski. Ogromny tir, który przywiózł pomoc dla personelu i pacjentów szpitala na Zawodziu, najlepiej obrazował wymiar wsparcia medycznego. Kilka tygodni, może nawet dwa miesiące będziemy mieli zapotrzebowanie na maski wyczerpane. Czasy są bardzo trudne i pewnie gdyby nie ta sytuacja, to takiej potrzeby by nie było, natomiast żyjemy w takim trudnym momencie, że czujemy się odpowiedzialni za to, aby w jakiś sposób pomagać i jednoczyć się tutaj z wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają w Częstochowie i na tyle, na ile możemy pomagać. Tutaj akurat był kłopot z kupnem tego asortymentu i firma X.com nam pomaga bardzo w ten sposób, bo i ten sprzęt jest bardzo potrzebny, czyli defibrylator, ssaki czy łóżko, jak najbardziej. Ale cieszymy się bardzo z płynów dezynfekcyjnych, ponieważ taka duża ilość to naprawdę zabezpieczy nas. Możemy dezynfekować dużo częściej, dużo więcej powierzchni. Także to jest bieżąca praca szpitala, taka najmniej może spektakularna, ale najbardziej potrzebna, codzienność. Po prostu poprawi nam się codzienność. Kwota, którą przeznaczyliśmy na zakup tego sprzętu, to jest ponad 400 tysięcy złotych. Sprzęt jest różnego rodzaju, poczynając od łóżek do intensywnej terapii poprzez środki zabezpieczające dla personelu, kończąc na wodzie i środkach czystości. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim częstochowskim przedsiębiorcom i darczyńcom, którzy odpowiedzieli na mój apel, aby wspierać Częstochowski Szpital Pogotowie, aby pomagać naszym medykom w ratowaniu zdrowia i życia naszych mieszkanek i mieszkańców. No i wielkie serdeczne podziękowania dla firmy X.com, który zrobił to w takim stylu, czyli nie w bagażniku, nie na palecie, ale wręcz całym tirem przywieźli sprzęt i potrzebne materiały do tego, żeby nasi medycy mogli być skuteczniejsi, żeby mogli jeszcze bardziej nieść pomoc. To na pewno jest taka pomoc materialna, ale też i ci, którzy na co dzień pracują w służbie zdrowia, widzą, że jest wiele osób i jednostek, które stoją za nimi, które je wspierają i to na pewno też jest bardzo potrzebne wsparcie dla tych wszystkich, którzy pewnie nie śpią po nocach, żeby ratować zdrowie i życie naszych mieszkanek i mieszkańców.